Radio Plus. Sedno sprawy. Tak, bo te Eveline. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie rzeczniku, witam. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. I poseł też tej partii oczywiście. Tak się złożył. Panie proszę, panie rzeczniku, prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński stanie do debaty z przewodniczącym Platformy Donaldem Tuskiem. Wczoraj opublikował film w mediach społecznościowych, na którym mówi, że chciałby takiej rozmowy szef Platformy. No, pan, no jeżeli ma być jakakolwiek rozmowa, to ona powinna być rozmową poważną. Jeżeli politycy chcą o czymkolwiek rozmawiać, to powinny to być przede wszystkim sprawy Polaków i ewentualnie kierunków polityki w przyszłości, polityki Polski. Jak ona no, będzie, sztaby powiedzmy, dogadują szczegóły, jeżeli no tak, ale jest pan, ale ciężko rozmawiać, ale ciężko rozmawiać z kimś, kto właściwie każdego dnia zmienia zdanie. W kluczowych sprawach tak naprawdę za każdym razem Donald Tusk jednego dnia mówił jedno, a drugiego dnia mówił zupełnie co innego. No to w debacie sobie, by mógł prezes sam sobie wytknąć, jeżeli no tak, sam sobie zaprzecza, tylko wie pan, to jest tak, że wychodzi na to, że Donald Tusk jest w stanie powiedzieć wszystko i de facto bez żadnych konsekwencji, a my jednak traktujemy Polaków poważnie. Jeżeli chcemy prowadzić jakąkolwiek rozmowę, to rzeczywiście rozmowę na meritum, na konkretne argumenty, na konkretne programy również, bo o tym również mówimy i dlatego przygotowujemy się do prezentacji naszego programu, która będzie jeszcze we wrześniu. Ale panie rzeczniku, ale tak to wychodzi na to, że prezes Kaczyński boi się Donalda Tuska, bo jeżeli jeden chce debatę, a drugi jej nie chce, no to jak mamy to rozumieć? Myślę, że Donald Tusk się boi demokracji, bo jeżeli my proponujemy, panie redaktorze, aby Polacy mieli możliwość zabrania głosu w referendum, i aby wypowiedzieli się w sprawie ważnych... Ale o referendum porozmawiamy. Z punktu widzenia przyszłości Polski, to Donald Tusk mówi absolutnie nie, unieważniam. No to unieważnijmy referendum, unieważnijmy wybory, unieważnijmy polską demokrację. Ale panie rzeczniku, o referendum porozmawiamy, ale jest pomysł debaty. No nie, to jest też absolutnie najważniejsza demokracji debata. Ważna sprawa. Debata to jest też jakiś szacunek do wyborców. To jest najważniejsza debata. No wie pan, my z szacunku do wyborców się z nimi spotykamy. I dlatego jeździmy po całej Polsce, rozmawiamy. Ale takie zderzenie liderów dwóch partii? Dziesiątki czy nawet setki na różnych spotkań w różnych zakątkach Polski. Tysiące osób uczestników tychże spotkań. Bardzo cenne zresztą uwagi, które mają wpływ na nasz program, który przygotowujemy i zaprezentujemy we wrześniu. No to jest właśnie debata, ta, która wnosi coś najbardziej sensownego do polskiej polityki, czyli ukierunkowuje tak naprawdę nasze dalsze działania na określone tory, tak aby one odpowiadały oczekiwaniu polskiego społeczeństwa. Panie Rzeszyku, czyli prezes Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na debatę z Donaldem Tuskiem, nie, my, tak? my uważamy, panie redaktorze, że należy do, jeżeli w ogóle, nie zawsze tak uczono przynajmniej, że jeżeli chcemy z kimkolwiek rozmawiać, to powinno się rozmawiać z tymi, którzy podejmują decyzje. I dlatego od nas, jako pierwszych, wyszła propozycja debaty z mocodawcami, czyli z panem Weberem, szefem Donalda Tuska. Ale to jeżeli chcemy rozmawiać z dowcipem, raz powiedziane, może i jest śmieszny i robi jakieś wrażenie, ale już za każdym kolejnym razem to już zabawne to nie jest i chciałoby się poważnie o tej debacie porozmawiać. No to właśnie, no to dlatego my mówimy zupełnie serio. No ale debata z Weberem przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. No tak, serio, no tak. Panie redaktorze. Czy rozumiem to jako taką szpilkę, okej? Okay. Nie, zupełnie serio, dlatego że Donald Tusk dzisiaj jest politykiem, który jest jednak mimo wszystko na usługach zachodnich stolic. Jest Brukseli i Berlina. Wiemy doskonale, że szefem... Pana prawo, żeby tak myśleć. Panie redaktorze, szefem politycznym to nie jest kwestia myślenia, to jest kwestia faktów. No szefem politycznym pana Donalda Tuska jest Manfred Weber, nie jest. No, ale nie, no to też Jarosław Kaczyński też ma, nie wiem, kto jest szefem EKR, ale to w tym znaczeniu też ma szefa. Ale nie, właśnie, ale chodzi to o też to... Też należy do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, też ta partia ma swojego szefa, ta frakcja w Parlamencie Europejskim. No oczywiście, że tak, tylko chodzi o to... Tylko chodzi o to, że faktów też ma prezes tylko chodzi, tylko chodzi... Że tak nie działa, panie rzeczniku. Oczywiście, że tak właśnie o to chodzi, że to tak nie działa, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość kieruje się przede wszystkim interesem polskim i zawsze podejmuje decyzje w interesie polskich obywateli. A jeżeli pan prześledzi wszystkie decyzje, jakie podejmował Donald Tusk i cała jego polityczna zgraja, to zawsze one były w interesie albo Berlina, albo Brukseli, albo w interesie krajów zachodniej Europy, ale za każdym razem ten interes Polski był na szarym końcu. Czy to chodzi o kwestie związane chociażby ze stoczniami, czy to chodzi o kwestie ze sprzedażą stoczni, to przecież znamy tę historię. Okazało się, że w Niemczech stocznie mogą funkcjonować, a u nas, prawda, Donald Tusk i Platforma Obywatelska podejmowali decyzje związane z jej wyprzedażą, tak jak zresztą z wyprzedażą całego majątku państwowego.
tego. Kończę temat debaty. Nie będzie. Prawie tysiąc spółek zostało wyprzedanych. Nie, no to fakt, że zostało tysiąc spółek sprzedanych. Jeżeli chodzi o kwestię migracji, nielegalnej migracji, Donald Tusk znowu, zamiast kierować się kwestiami bezpieczeństwa polskich obywateli, również ulegał tutaj panu Weberowi, właściwie pani Merkel wówczas rządziła i pociągała za sznurki w Brukseli, czyli znowu tutaj pod dyktando Berlina była prowadzona ta polityka. To samo, jeżeli chodzi o kwestię na przykład muru na granicy, panie redaktorze. No przecież my ten mur budowaliśmy... Nie słyszałem, żeby Berlin zabraniał tego muru, albo żeby mówił Berlin, żeby go nie budować. Ale wiele organizacji niby ekologicznych, pod przykrywką walki o ekologię i możliwość, nie wiem, stworzenia tras przemieszczania się dla płazów, protestowało przeciwko budowaniu... No, organizacje ekologiczne tak protestowały. Ale zagranicznych organizacji i one również tutaj próbowały manipulować opinią publiczną. A dzisiaj ten mur... No to ja panu mówię, o czym jest dzisiaj, o czym są te wybory. Nie, ale to chciałbym tylko ten wątek. Odpowiedź prezesa PiS na słowa Donalda Tuska jest... ten mur stanowi istotne wsparcie dla bezpieczeństwa, dla wzmocnienia bezpieczeństwa polskich obywateli, zwłaszcza na wschodzie Polski, ale de facto dla całego kraju. Chcę zamknąć ten wątek debaty. Absolutnie to jest ostateczna odpowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie debaty z Donaldem Tuskiem. Panie redaktorze, Donald Tusk przede wszystkim powinien odbyć debatę sam ze sobą, wziąć sobie takie lusterko, postawić przed sobą i uzgodnić w ogóle wersję. I uzgodnić wersję w poszczególnych sprawach. Ale póki co zaprasza. Jaka jest ostateczna odpowiedź? Jakie będą kierunki polityczne, jeżeli chodzi o kwestię na przykład majątku państwowego? Czy będzie dalej wyprzedawany? No bo Donald Tusk oficjalnie... Tylko ten temat i idźmy dalej. Prezes Jarosław Kaczyński, nie zgadzasz się na debatę z Donaldem Tuskiem, tak? Donald Tusk przede wszystkim powinien uzgodnić wersję zdarzeń i wersję programu. No, odnieśmy się do tej bieżącej. Do bieżącej się odnieśmy. I to jest no, my też chcemy z panem Manfredem Weberem. No będzie ta debata. Z Donaldem Tuskiem nie. Panie rzeczniku, to teraz jeżeli chodzi o referendum. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli teraz tak... No, wychwala zalety samej instytucji referendum, mówi, dlaczego warto Polaków o zdanie spytać, dlaczego przez 8 lat ani razu nie zgodziliście się na referendum, mimo że były takie pomysły, chociażby pan prezydent przecież chciał organizować referendum. Wie pan, dlaczego ani razu? Panie redaktorze, no, są momenty takie, które bardziej sprzyjają oczywiście w przeprowadzeniu tego typu procedury demokratycznej. Warto zwrócić uwagę, że... A co nie sprzyjało w tych 8 latach? To chociażby kwestie organizacyjne, kwestie wydatkowe, kwestie kosztów, prawda? No, koszt takiego referendum, zorganizowania go, to jest pewnie 100 milionów złotych. Ale po drodze było wyborów gromada. Wie pan, każdy moment jest dobry, to znaczy, jeżeli nie organizowaliśmy tego w poprzednich latach, to oznacza, że już w przyszłości nie możemy w ogóle... Pytam, dlaczego nie skorzystaliście nigdy z tego narzędzia przez 8 lat, jeżeli teraz mówicie, że jest takie istotne i takie potrzebne. Korzystamy teraz z uwagi na to, że nasi opozycji pozwala to twierdzić, uważać, że to tylko polityka i wybory. Nie, absolutnie nie. Skusiły was do tego, żeby zrobić to referendum. Jeżeli chodzi o wybory, to tylko i wyłącznie dlatego, że ze względów organizacyjnych i kosztowych jest to oczywiście korzystne, ponieważ nie generuje gigantycznych kosztów. Pod względem pewnej organizacji również jest to pewne ułatwienie, ponieważ będzie jedna komisja, nie będzie trzeba angażować dodatkowo poszczególnych osób. Ponadto, jeżeli chodzi o kwestie możliwości organizacji referendum w dniu wyborów, to nie Prawo i Sprawiedliwość stworzyło podstawy prawne do tego, aby to referendum mogło odbyć się w dniu wyborów. Nie uważam, że to jest coś złego. To jest rozwiązanie legislacyjne. Ten argument dotyczący kosztów jest istotny. Nie uważam, że coś złego jest w samym dniu. Co do pytań, już mam wątpliwości. Oczywiście, pytania to inna sprawa, ale sam dzień łączenia tego z wyborami parlamentarnymi, to uważam, że ma sens. Panie redaktorze, to jest ustawa, jeżeli chodzi o łączenie referendum z wyborami, to jest ustawa, która została przygotowana przez polityków PSL-u i SLD. W 2003 roku ustawa o referendum ogólnokrajowym, artykuł 90, który umożliwia organizację referendum w dniu wyborów. I my opieramy się na tych rozwiązaniach legislacyjnych. No, na tym polega demokracja, panie redaktorze, że to obywatele mają prawo zabierać głos w najważniejszych sprawach, bronić swoich kluczowych praw, zwłaszcza, że przecież politycy dzisiaj w kontekście tego referendum bardzo często Platformy Obywatelskiej politycy mówią o tym, że niby wszystko jest ustalone, tylko że co innego mówią politycy, co innego mówią ludzie. Ludzie rzeczywiście obawiają się wyprzedaży majątku państwowego i to jasno wynika jak się z różnych rozmów, jak się spotykamy w terenie z ludźmi. Natomiast politycy Platformy Obywatelskiej, pan Borys Budka, pan Grabowski, pan Petru, czy ludzie, którzy są związani de facto z tym środowiskiem, mówią o prywatyzacji, o rozbijaniu wielkich firm państwowych, o wyprzedaży tego majątku. Czyli ta polityka niszczenia majątku państwowego
jest zaplanowana i ona będzie prowadzona. Dlatego my chcemy, żeby ludzie poprzez to referendum zagwarantowali sobie to, że ten majątek nie będzie wyprzedawany, bo jeżeli taka decyzja zapadnie w tym referendum i ludzie opowiedzą się po stronie zablokowania tej sprzedaży majątku, wyprzedaży majątku państwowego, to te prawa polskich obywateli nie będą podważone. Tylko proszę o konkretną odpowiedź na to pytanie dotyczące właśnie tego pytania, które pojawi się w referendum. Jak ono ma się do kwestii połączenia Lotosu z Orlenem, bo często opozycja też ten argument podnosiła. Po wiążącym referendum z taką właśnie odpowiedzią, z brakiem zgody Polaków na wyprzedaż majątku narodowego, jak teraz pan to określił, możliwa byłaby taka fuzja Orlenu z Lotosem, tak, ze sprzedażą części aktywów? No przecież to tak, jest sprzedanie części Lotosu i to znaczące. Ale nie, no nie, nie, momencik. Znaczy ja się w ogóle bardzo cieszę i dziękuję panu za to pytanie, ponieważ pan wybrzmiało z niego jasno, że Lotos nie został sprzedany Rosjanom, tak jak to mówi Platforma i okłamuje Donald Tusk. To jest kolejna sprawa, w której Donald Tusk kłamie, tylko... Nie słyszałem, żeby mówił, że Rosjanom, szczerze mówiąc. Czy politycy Platformy tak generalnie kłamie, sugerują, to trzeba iść do sądu, panie pośle. Czy sugerują, że został sprzedany z jakimś zagranicznym podmiotowi? Nie, doszło do fuzji. Ale część zagranicznemu podmiotowi na życzenie Komisji Europejskiej, to prawda, ale tak. Doszło do fuzji, uporządkujmy właśnie, bądźmy precyzyjni. Bo to jest właśnie ten, fuzja Orlenu z Lotosem, taka kakofonia, dokładnie tak. Lotos został połączony z Orlenem, w tym momencie jest częścią grupy kapitałowej Orlen, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o sprzedaż Lotosu, to nikt inny, ale Donald Tusk i Platforma Obywatelska nosili się z zamiarem sprzedaży Lotosu. Ale to już rozmawiajmy o tym, co teraz jest. To po pierwsze, to jakby uporządkujmy. Druga sprawa, jeżeli chodzi o kwestie związane ze sprzedażą udziałów Saudi Aramco, czyli potentatowi na rynku usług petrochemicznych, producentowi największemu ropy naftowej na świecie, z którym współpracuje bardzo wiele państw, który gwarantuje stabilne dostawy ropy naftowej, to Saudi Aramco stało się właścicielem 30% udziałów w jednej z kilku rafinerii, które należały do Lotosu. No, to jest bardzo ważne. Nie zmienia faktu, że jest to zagraniczny podmiot. Nie został sprzedany Lotos, tylko raptem 30% udziałów w jednej z rafinerii i to nie na zasadzie pewnego widzimisię, nie wiem, rządu, Orlenu i tak dalej. Wiem, czy raptem 30%, tylko decyzji, Komisji Europejskiej. I chcę panu powiedzieć jeszcze jedno bardzo ważne. To, że Saudi Aramco to już nie Komisja Europejska. Komisja Europejska to rozczłonkowanie wskazała jak, ale już polski rząd decydował komu. Ale decyzja, no wie pan, no to lepiej chyba współpracować z kimś, kto gwarantuje stabilne dostawy, kto potentatem akurat na rynku usług petrochemicznych. Moje pytanie było tylko, czy to byłoby możliwe po takim wyniku referendum wiążącym? Tak, no w referendum ma pan pytanie o wyprzedaż majątku państwowego na rzecz podmiotów zagranicznych. No właśnie, ale tutaj część majątku państwowego na rzecz podmiotu zagranicznego. Lotos został wchłonięty przez Orlen i to jest jakby zasadniczo... Okej, no ale rafineria, część z tych aktywów Ta transakcja byłaby jak najbardziej możliwa i dopuszczalna. Natomiast tak jak panu mówię, jeżeli chodzi o kwestie związane z rafinerią, wróćmy do tego wątku. 30% jednej rafinerii zostało sprzedanych na rzecz Saudi Aramco, co de facto zablokowało, i to jest kluczowa sprawa, panie redaktorze, zablokowało to wejście Rosjan na rynek polski w tym obszarze. Bo wiemy doskonale, że Rosjanie od wielu, wielu lat smolili cholewki, żeby tutaj przejąć prawda, rynek petrochemiczny. Ta transakcja byłaby zanim pana rzecznika możliwa, tak? Ja mówię o transakcji przejęcia, panie redaktorze, Lotosu przez Orlen. I to jest oczywiście jakby... No ale elementem tej większej układanki była sprzedaż Saudi Aramco części rafinerii, a także MOL-owi węgierskiemu części stacji Lotosu. Więc... No, panie redaktorze, fuzja w kontekście, panie redaktorze, tego pytania jak najbardziej byłaby dopuszczalna. No, ale ze sprzedażą tej części? Doszło do połączenia polskiej firmy z polską firmą i generalnie... No, ale warunkiem była sprzedaż części. To de facto, panie redaktorze, umocniło tak naprawdę zaangażowanie Skarbu Państwa w grupę kapitałową Orlen z 20-kilku procent do prawie 50%. I to jest ta zasadnicza różnica. Pakiet kontrolny państwa nad tymi aktywami został zwiększony. Pozycja państwa, jeżeli chodzi o zarządzanie tym majątkiem, została wzmocniona. I to przerwa krótka w naszej rozmowie. Kończymy radiową część dyskusji. Za chwilę internetowa dogrywka. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję cały czas bardzo. Jest i będzie z nami. Radio Plus. Sedno sprawy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie rzeczniku, listy Prawa i Sprawiedliwości są już gotowe, tylko czekacie cały czas z ich przedstawieniem do ostatniego posiedzenia Sejmu, bo możecie stracić większość w związku z ewentualnym fermentem, jaki by się pojawił w obozie rządzącym
i niezadowoleniem pewnie niektórych polityków, bo ujawnienie list to zawsze jakieś niezadowolenie budzi. No, nie dla wszystkich starczy jedynek i dobrych miejsc. Panie redaktorze, mnie uczono, że pośpiech to jest wskazany przy łapaniu pcheł. Tak. To oboje chyba znamy. Jest takie powiedzenie. To powiedzenie. Natomiast w polityce ważna jest rozwaga, ważne jest przyjęcie odpowiedniej koncepcji, strategii i timing, jeżeli chodzi o publikację list, też jest niezwykle istotny. I chodzi o to, aby te listy były mocne. Na tych listach były osoby wiarygodne, osoby, które mają duże zaufanie, poparcie społeczne i abyśmy wygrali przede wszystkim wybory, bo to jest w interesie Polski i Polaków. I na pewno temu służą te wszystkie analizy, które prowadzi nasze kierownictwo partii. I na pewno w najbliższych dniach zaprezentujemy Państwu nasze kandydatów. Ale po 30 sierpnia? Nie wiem, panie redaktorze, czemu się spieszyć? No, mielibyśmy w tej sprawie, dlatego że jak pan zobaczy na listy Platformy Obywatelskiej... Panie Rzeszyku, rozmawiam z wieloma politykami Prawa i Sprawiedliwości, im się bardzo spieszy, żeby wiedzieć naprawdę. Myślę, że akurat w szeregach Platformy jest gigantyczne rozgoryczenie. U was też będzie, rozczarowanie, wręcz takie negatywne, bym powiedział, zaskoczenie i rozczarowanie tym, kogo Donald Tusk zaprosił na te listy, bo nagle się okazuje, że liderem Koalicji Obywatelskiej jest pan Kołodziejczak. Nie wiem, czy wszyscy zwolennicy Platformy z uśmiechem powitali tego człowieka na listach. Pan Wołoszański, no, znany współpracownik służby PRL-u. No, z innej rzeczy też znany pan Wołoszański. Pan Gawłowski, prawda, pan Grodzki, też znani też z afer melioracyjna, afera kopertowa. Wiemy doskonale, właściwie te nominacje, te nazwiska pokazują, że de facto Platforma Obywatelska nie wyciąga żadnych wniosków, jeżeli są popełnione jakiekolwiek błędy, tylko jest przyzwolenie na to, aby to, tego typu osoby, szemrane osoby, ciału, panie rzeczniku, szemrane Prawo i Sprawiedliwość osoby, wnioski z wątpliwą reputacją, okay, były wciągane na listy i de facto żeruje te działania, również takie, bym powiedział, zakrywające o pewne przestępstwa, bo są pewne zarzuty, śledztwa i tak dalej. No to mamy taką osobę też, Łukasz Mejza na przykład, prawda? To ale to prawie, pan wie, że będzie na listach, czy nie będzie, czy nie, w konfiguracji no, i tak dalej. Adam Bielan w gościu wydarzeń w Polsacie. Jeżeli Łukasz Mejza nie zrezygnuje ze startu, a z tego co wiem chce kandydować, to znajdzie się dla niego miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości. To mówił Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej. No wie pan, decyzje wszystkie przed nami. Ja też nie wiem, jakie ja będę miał miejsce, skąd będę startował, bo wszystko zależy oczywiście od kierownictwa. Ale mówił pan, że osoby podejrzane o wątpliwej reputacji, no wypisz, wymaluj taki Łukasz Mejza. Panie redaktorze, no ale... To się za nim ciągnie, my na pewno każdą kandydaturę będziemy skrupulatnie analizowali. I czyli nie wyklucza, aby było, nie wyklucza pan, wie pan, no, ja nie chcę deklarować za kierownictwo partii, bo ja nie należę do kierownictwa, jestem od tego, aby informować państwa o pewnych decyzjach. W tym zakresie nie ma żadnych jeszcze decyzji, kto z jakiego miejsca będzie startował. Również wobec innych kilkuset kandydatów, którzy przymierzają się do startu, a na pewno wiele zacnych osób i silnych, mocnych nazwisk, osobowości znajdzie się na naszych listach. Panie rzeczniku, co się dzieje z komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji? Nie, ta oczywiście działała i działa nawet chyba cały czas, prawda? Weryfikacyjna do spraw rosyjskich wpływów, bo ta działać miała póki co ciągle. To jest jakiś ważny element dla Prawa i Sprawiedliwości, ważne plany, istotne kwestie do wyjaśnienia, czy już kreskę na tym? Nie, no my oczywiście chcielibyśmy, aby taka komisja powstała, także my z niczego się, wbrew temu, co niektórzy sugerują, jakbyście chcieli, to by powstała, nie wycofujemy. No, panie redaktorze, jakie były przeciwwskazania, żeby na ostatnim posiedzeniu Sejmu wybrano jej członków? Panie redaktorze, kompletujemy skład ze swojej strony i na pewno przygotowujemy swoich kandydatów, szykujemy te kandydatury, które mogłyby ewentualnie zacząć reprezentować nasz klub w tej komisji. No wie pan, ale ustawa bodajże chyba miesiąc temu została raptem podpisana przez pana prezydenta. Mówimy o noweli. No, ale wiadomo już wtedy, jaką ustawę procedowano, w jakim kształcie. Wiadomo było, że trzeba szukać poza parlamentem. Nigdy nie wiadomo, panie redaktorze, bo jak te ustawy wpadają w tę machinę obróbki legislacyjnej komisyjną w Sejmie, to różne poprawki się pojawiają, różne zmiany legislacyjne. Czyli stanęło na czym, panie No stanęło generalnie na tym, że komisja powinna powstać. Uważamy, że powinna zostać powołana. Czekamy tylko na wyznaczenie terminu przez panią marszałek Elżbietę Witek. Jak tylko taki termin zostanie wyznaczony, to na pewno Prawo i Sprawiedliwość zgłosi swoich kandydatów. A są już kandydaci? Kompletujemy tych kandydatów. Wstępne jakieś przymiarki mamy, aczkolwiek wiem, że od razu kolejne pytanie będzie... Ale przymiarki są, pani rzecznik, pani marszałek wyznaczy termin, to jest, nie uda się, panie rzeczniku, jeżeli wstępne przymiarki. Naprawdę będziemy gotowi. Polecam również Platformie Obywatelskiej, panu Sienkiewiczowi również, żeby siadł ze swoimi kolegami, bo ostatnio apelował o to, aby powołać tę komisję możliwie szybko. Komisję Lex Antyputin.
antyputinowską komisję. W związku z tym mam nadzieję, że Platforma Obywatelska również wytypuje swoich przedstawicieli do tej komisji, bo w interesie państwa polskiego jest to, aby ludzie przy otwartej kurtynie mogli zobaczyć, jak zapadały kluczowe decyzje z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego i jak ewentualnie na to mogły wpływać służby rosyjskie. Panie Grzesiku, kiedy cały program pokażecie? Mówi pan, że we wrześniu, ale to jest początek września, połowa września, koniec września. Rozumiem, że jakaś konwencja duża, programowa, taka. No to będzie raczej, ja bym to nazwał raczej prezentacją programu. Mhm. Chcemy rzeczywiście przygotować się do tych wyborów. Żadne spektakularne wydarzenie, się tak? Cały czas. Nie będzie to jakieś ale to jest jakby drugorzędne, prawda? Jakby oprawa jest drugorzędna. My uważamy, że dlatego jednak na koniec programu o tym pytam. Ważne jest meritum. Meritum i dlatego taki program, tak jak zawsze zresztą, będziemy mieli przygotowane. Książeczka programowa będzie na pewno. Zresztą wiele osób o to dopytuje, bo wie, że Prawo i Sprawiedliwość poważnie podchodzi do wyborów i zawsze ta oferta programowa jest kompleksowa. Będą pewne rozwiązania społeczne, będą pewne rozwiązania gospodarcze dla przedsiębiorców. Także kiedy to się wydarzy? No, zakładamy, że to będzie oczywiście pierwsza połowa września. Okej, pierwsza połowa września. Prezentacja programu. Prezentacja programu Prawa i Sprawiedliwości. No, oczekiwalibyśmy, panie redaktorze, oczekiwalibyśmy. No, ja bym to nazwał raczej prezentacją programu, a formuła już jeszcze pewnie do tego zapadnie oczywiście decyzja. Natomiast taka prezentacja się odbędzie, tak jak powiedziałem, w pierwszych tygodniach września. To jeszcze krótko, panie rzeczniku. No, ja mogę z tego miejsca tylko zaapelować o to, aby również w taki sam sposób poważny do polityki podchodzili politycy opozycji. No, też ma Platforma przedstawić swój program, ale to na razie Platforma nie przedstawiliście, panie rzeczniku, więc jest 0-0. Ale no nie, jak to? Propozycje tak, ale całościowej tej książeczki, o której pan mówi, no to w ręce nie mam. Nie, no panie redaktorze, bo przecież był ul programowy, były konkretne rozwiązania, które przygotowaliśmy, 3 konkretne propozycje, darmowe leki, darmowe autostrady oraz program 800+. No to Platforma też ma babciowe, tani kredyt, to też mogą te parę propozycji wymienić. Ale wie pan tylko, że różnica między nami a nimi jest taka, że mamy do tego już ustawy i weszło to w życie. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską... Nie mają większości sejmowej, to prawda. Nie, ale panie redaktorze, nie widziałem żadnej ustawy czy projektu ustawy w tym zakresie, tylko hasła rzucane w przestrzeń publiczną, a jak zapytamy o konkrety i szczegóły, to każdy mówi, że pokażemy po wyborach. No. To w czwartek bodaj Małgorzata Kidawa-Błońska będzie gościem Sedna Sprawy, to już teraz państwa mogę serdecznie na tę rozmowę zaprosić. O programie też pewnie porozmawiamy, a dzisiaj Rafał Buchenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem naszego programu. Dobrego dnia panu rzecznikowi. Życzę dziękuję państwu bardzo, dziękuję za uwagę. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.